Jutro na gali w Rzeszowie twój pojedynek z Bartłomiejem Grawką. No dzisiaj na ceremonii ważenia widać było, że jednak jesteś zawodnikiem dużo większym. Ta siła fizyczna to będzie jutro twój główny atut? Myślę, że to będzie jeden z atutów, aczkolwiek bardziej skupiałbym się nad mądrością w ringu niż nad samą siłą fizyczną. I trzeba konsekwentnie zaboksować i wykorzystać jego błędy i to będzie moim planem. Na czym polega przepis, żeby ta mądrość była? Bo w ostatniej walce ja miałem wrażenie, że trochę tej mądrości jednak brakowało. Tam brakło świeżości przede wszystkim, a jak jest brak tej świeżości, to nie zawsze ciało wykonuje to, co mózg chce. A tutaj czuję się bardzo dobrze i myślę, że jutro będzie dobrze. Jakiej walki spodziewasz się po Grawce? Myślisz, że on pójdzie na przełamanie, że będzie chciał zepchnąć się do obrony? Pamiętając o tym, że jednak ty jesteś zawodnikiem ofensywnym, czy raczej nie będzie z tobą wchodził w wymiany? Mam dwa warianty. Jakby poszedł do przodu, chciałby zaboksować ofensywnie, to ja jestem na to gotowy i jakby chciał zaboksować tak jak z Dirksem, gdzie cofa się, z doskoku coś bije, to też jestem na to gotowy. Z trenerem wzięliśmy i taką opcję, i taką, więc jesteśmy gotowi na 100%. Ale nie ma co ukrywać, że ten drugi wariant mniej by ci pasował. Który? Kiedy on by boksował z defensywy. Ja wiem, czy mniej. Ja jestem gotowy na wszystko, więc trzeba wejść i wygrać. Nie brakuje świeżości po takim krótkim odstępie czasowym między ostatnim a tym występem? Nie, właśnie ostatnio dużo bardzo spędzałem czasu na sali i bardzo ciężko trenowałem i nie zdążyłem wypocząć, a tutaj miałem ten tydzień w ogóle odpoczynku od boksu, tydzień wprowadzenia, sparingi i czuję się bardzo dobrze. Co dla ciebie jutro będzie kluczem do wygranej? No to ta mądrość w ringu, wykorzystanie tych błędów, być konsekwentnym i być takim zimnym, wykorzystać każdą okazję nadarzającą się. Dzięki.